Witajcie, drodzy widzowie. Jak wiecie, otworzyliśmy nasze kino ponownie. Chcę więc dzisiaj polecić Wam film, który w repertuarze Kina Centrum pojawi się od piątku 26 czerwca. Tylko Sprawiedliwość to bardzo głośna ostatnio propozycja Destina Daniela Cretona. Nasi widzowie znają już reżysera z filmu Chata, który opowiadał o dramacie rodziny. Tym razem spotykamy się z problemem systemowym, który poruszył reżysera. Tylko Sprawiedliwość to przejmujący i skłaniający do refleksji dramat oparty na faktach. Śledzi losy młodego prawnika Briana Stevensona i jego walki o sprawiedliwość, która przejdzie do historii. Jako absolwent Harvardu Brian mógł przebierać w lukratywnych ofertach pracy. Zamiast tego udaje się do Alabamy, żeby reprezentować niesłusznie skazanych lub tych, których nie stać na rzetelnego obrońcę. Pomaga mu w tym miejscowy adwokat. Jedną z pierwszych, a zarazem najbardziej medialnych spraw Stevensona jest obrona Walkera McMilliana. W roku 1987 został on skazany na śmierć za głośne morderstwo 18-latki. Nie pomogły liczne dowody niewinności, ani to, że jedyne obciążające go zeznanie było mocno wątpliwe. Brian wplątuje się w sieć prawnych i politycznych gierek, styka się z jawnym, nieskrywanym rasizmem. Niezrażony broni Waltera i innych skazanych na przekór wszystkim i wszystkiemu. Stevenson zawarł tę historię w swojej książce pod tytułem Just Mercy. Właśnie ta lektura wstrząsnęła Cretonem, który postanowił znaleźć własny sposób na jej opowiedzenie. Nie tylko skontaktował się ze Stevensonem, ale też współpracował z nim ściśle podczas pisania scenariusza. Twórcy konsultowali wszystko od spraw merytorycznych po kostiumy i rekwizyty, aby maksymalnie autentycznie oddać sytuację. Jak wspomina reżyser filmu, premiera z udziałem autora pierwowzoru była dla niego wielkim przeżyciem i z tym większą ulgą przyjął podziękowanie i uznanie Stevensona dla jego pracy. Film spotkał się z krytyką polityków, ale też zyskał rozgłos, ponieważ porusza problem nieszczelności przepisów w kwestii zasądzania kar śmierci. Jak mówił Creton, od 1989 roku wiele w tej kwestii się nie zmieniło, a na 9 osób poddanych egzekucji jedna okazuje się niewinna. Niemniej, jak mówi, lektura książki Stevensona sprowokowała u niego refleksję, że w kontekście wymiaru sprawiedliwości trzeba mieć nadzieję, gdyż niesprawiedliwość bardzo łatwo tę nadzieję odbiera. Podczas tworzenia filmu Creton wykonał bardzo piękny gest w kierunku współpracującej ekipy. Dokumentował na Instagramie pracę każdego od stylistów po asystentów operatora kamery i chciał w ten sposób przypomnieć, że produkcja filmowa to wielkie przedsięwzięcie, które angażuje duży zespół ludzi. Reżyser zwraca uwagę na specyfikę współczesnego widza, który spędza w kinie czy teatrze 2 godziny i ma to charakter momentalny. Po wyjściu z sali obejrzany właśnie film tak naprawdę zostaje zapomniany. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Polecamy film Tylko Sprawiedliwość i przypominamy, że gramy go 26 czerwca.